I'm a lumberjack and I'm okay. Co się stało? I sleep all night and I work all day. Tadeusz, krępuje mnie twoja obecność. Krępuje cię? Dobrze. Mm-hmm. Moja męska obecność drwala cię. Krępuje. Masz też włosy na pośladkach? Zrąbię cię. Go away, you Zarąbię cię. Dzisiaj będzie Killzone, Killzone, dwójka oraz też będzie Bullet. Trójka, to pomijając. Trójka, faktycznie. Będzie dużo fajnych gier, będą w drugiej części, trzeciej części. Będzie też Miłosz, niestety, i będzie też ja. Też niestety. Także ho! Fajnie będzie dziś, fajnie będzie dzisiaj, będzie najfajniej. Zapraszamy. Co to jest? Szybsze niż najszybszy pocisk. Potężniejsze niż lokomotywa. Zdolny, by przeskoczyć przez każdy budynek. I nie jest kotem, psem, samolotem ani ptakiem. To... Super Green Miłosz Catman Woman Mrukojat Bat. Tak jest. I tak właśnie powinieneś nazwać swojego bohatera w DC Universe Online. Tak, i to jest wszystko, co można powiedzieć fajnego o tej grze. Zdjąłbym okulary, ale przepaliłyby wszystko moje oczy. Twoje oczy, które świecą wewnętrzne. Ponieważ brałem udział w eksperymencie medycznym, kiedy spadł meteoryt i przywiózł mnie w probówce z kosmosu i ugryzł mnie wtedy pająk. Nie, ugryzł się teraz taki mikrobit, który został zrzucony przez Brainiaka w przyszłości, który zniszczył DC Universe, ale Lex Luthor wrócił z przyszłości w przeszłość i mimo tego, że był zły, to on się zachował dobrze, bo wiedział, że Brainiac chce zniszczyć cały świat i Lex Luthor przyniósł takie te mikrobity i teraz każdy, nawet ty, możesz być superbohaterem dzięki temu, że masz w sobie mikrobita, który cię zamienia w superbohatera. Super Miłosz Bat Green Woman Lantern Man. Mrukojat, ale nie chciałem tego zdradzać, ponieważ w oryginale miałem być człowiekiem czopkiem. To teraz może powiedzmy coś o tej grze. To jest MMO. Co jest śmieszne w tej grze, być może warte odnotowania. Jest MMO na konsolę. To jest MMO na konsolę. Typu PS3, tak, co też jest warte odnotowania. Czyli gra, w której chodzi o to, że człowiek zbiera coraz lepszy sprzęt oraz robi questy z kolegami. Tak. Problem polega na tym, że kolegów spotkać w niej jest ciężko, bo są cztery serwery. Ja grałem akurat na PC, są cztery serwery, na dwóch z nich populacja jest low, na dwóch jest medium. Nie bardzo. Jeszcze dodajmy do tego, że po 20 godzinach gry właściwie level już nie rośnie, jeżeli ktoś się bardzo mało stara i nigdy nie grał w MMO, bo jak się ktoś grał w MMO, to nawet szybciej. I właściwie nie ma co więcej robić, poza tym, że będzie próbował, że tak powiem w cudzysłowie, rajdować z kimś, kto tam ogarnia. Ale połowa z tych osób, które dojechały, zajmują się gankowaniem low leveli, ponieważ na to też są questy. W związku z tym gra zupełnie jeszcze nie wiadomo do czego zmierza. No, bo jak to zwykle w przypadku młodych MMO bywa, ich przyszłość jest tajemnicą tak wielką jak twoja tożsamość. Moja prawdziwa tożsamość. Otóż to, właściwie... Ale jest fajne pudełko. Jest fajne pudełko. To super pudełko. Do tego jeszcze muszę powiedzieć, że w moim świecie superbohaterów właściwie questy polegają głównie na zabijaniu i na kombacie, więc albo z kimś walczysz, albo walczyłeś, albo zaraz będziesz walczył. Polegają też na tym, że walczy się z innymi graczami, albo walczy się z potworami, albo szuka się kłopotów, albo się te kłopoty szukają ciebie same. Albo się właściwie znajduje. Cały czas nawalasz, tak dokładnie z tym, tak, tam się dzieje. I gra jest strasznie maszerska, szczerze mówiąc. Gra jest bardzo maszerska, dokładnie. Tam jej, Ma mocne elementy zręcznościowe. Nie za bardzo wiedzą, zresztą w MMO ciągle, jak sobie poradzić niestety z joypadem i póki co tak zostanie, bo się na tym trudno gra i ciężko ustalić jakąś strategię, która by była trochę bardziej złożona, bo jeżeli się... W związku z czym na PC-cie cała zabawa sprowadza się głównie do wciskania prawego i lewego przycisku myszy na zmiany oraz odpalania 1, 2, 3, 4. Tak, bo przypomnijmy na przykład, że PC-towe myszki do MMO mają po 13 butonów i niektórzy twierdzą, że to jest jeszcze za mało, więc jakbyśmy tak chcieli, to jest dla pro graczy, więc jakbyśmy to chcieli przełożyć na konsolę, to właściwie już jesteśmy w pupie. Pytanie jest następujące. Czy jest jeszcze miejsce dla MMO? No być może na konsole jest miejsce na MMO, ale to nie jest fantasy, a fantasy lubi najwięcej osób i bardzo lubią dziewczyny. Jest najbardziej oczywiste też. Jest najbardziej oczywiste, jak się zabija smoki. DC Universe jest ciągle kojarzone, umówmy się, z niczym poważnym, bo to nigdy nie zakrawało na bycie czymś poważnym. Może ostatnio trochę, jak Joker się zrobił trochę poważniejszy i popełnił samobójstwo, może po różnego rodzaju wtykach z takimi nojrowymi klimatami bardziej, ale i tak
właściwie wszystko polega na tym, że Spider-Man walczy z Lizardmanem przez pół komiksu i rozmawiają w międzyczasie. Ja bym poczekał jeszcze i zobaczył, jak się sytuacja na froncie rozwinie. Jak się rozwinie pozytywnie, to tak. Jak się nie rozwinie pozytywnie, to nie. Pamiętajcie, że mamy jeszcze dwie opcje, tak? Mamy opcję PC-tową, na której nie, bo jest Warcraft, więc po co? Oraz mamy opcję konsolową, na której jest DC Online, Universe Online i już. Więc jeżeli ktoś bardzo pragnie zagrania na konsoli w jakieś MMO, to wybór ma szeroki. Może wybrać DC Universe Online albo DC Universe Online, względnie DC Universe Online, DC Universe Online, DC Universe Online, DC Universe Online. 7 na 10? 6 na 10. 6 na 10 na PC-cie, 7 na 10 na konsoli za to, że jest. Że jest. Tak bym mu dał. O, tak bym mu dał. A plus 1 za to, że jest darmowe. Nie jest darmowe. O, to nie będzie plus 1. Zaskoczyłeś mnie. Czy jesteś człowiekiem zagadką? Jesteś człowiekiem zaskoczeniem. Człowiek zaskoczeniem. Pół człowiek, pół zaskoczenie. Człowiek niespodzianka. Pół człowiek, pół czopek. Nie mogliśmy się powstrzymać, żeby nie powiedzieć paru słów o tytule, który wyszedł niedawno i którego główny bohater podobny jest do naszego reżysera. Chodzi o Epic Mickey. Tak, bo jest tak, to Fran Drescher ma taką fryzurę. On ma taki dziubek, rowek. On ma rowek. I bardzo charakterystyczny. To dobrze wiesz, że on ma rowek. Radarki. I to jest właśnie, no, jak grałem, to mi się od razu skojarzyło, mówię, nie. No i jeszcze wiesz co, on tak jakby reżyserował ten Mickey w tej grze. On ma tam pędzel, którym tak machasz tym pędzlem. Chlastasz i pogrubiasz, jak chcesz coś pogrubić i pocieniasz, jak chcesz coś pocienkować. To jest zupełnie jak nasz reżyser. Tak. To jest w ogóle fajna gra, to jest gra dla dzieci. Nie będziemy się oszukiwać, dla średnich dzieci, bo nie jest wcale taka prosta, ale dla takich, ale dla dzieci, bo ogarniają. Nie jest aż tak mroczna, jak się sugerowało, można było zasugerować, patrząc na te takie strasznie cyberpunkowe klimatyczne rysunki koncepcyjne. I one tam sobie chodzą. Miki w tej grze zostaje przeniesiony do świata, który jest takim trochę Alicja w Krainie Czarów, ale ma dość dużo odniesienia do starych filmów o Mikim, więc to jest bardzo mikiowa gra. Wszystkie możliwe filmy Disneya wrzucone w jedno miejsce. Tak. Spotyka się w poprzednie wersje, takie na przykład, nie wiem, lat 30. Tak, jakieś tam takie, to były czarno-białe nawet. I Miki tam chodzi z pędzelkiem, co jest ważne. I to jest jakby, to jest cały clue tej gry. I tym pędzelkiem malując, zmienia świat tak, żeby mu było łatwiej działać. Do tego potem Miki, który już podróżuje przez ten świat, może jeszcze z tym pędzelkiem robić inne rzeczy, bo może też walczyć z przeciwnikami za pomocą... Przepraszam, ale za każdym razem mnie to śmieszy. Można też zrzucać imadła, zwalniać czas, no i takie tam różne. Ale wszystko to jest na tyle mało... że tak powiem, krwawe, że takie dzieci, średnie dzieci już w to pocisną i nawet się mogą dobrze pobawić. Więc gra jest bardzo fajna. Poza tym jest o zapomnianym bohaterze. Oczywiście zbiera się nagrody i robi się tam różne inne fajne rzeczy. Więc generalnie rzecz biorąc, gra jest bardzo fajną i ciekawą grą. A poza poczekaj, tym... jeszcze nie wspomniałeś o tym, że tam jest przede wszystkim fajna, strasznie wieloliniowość. I na co ta gra jest, też nie powiedziałem, bo to jest no jest ważne. Na Wii, to jest tak. W ogóle wyjątkiem. Jak ktoś, jeżeli ogląda nas tych 10 osób w Polsce, które posiada Wii, to drałujcie teraz do sklepu i wejdźcie w posiadanie drogą kupna. Nie no, gra jest zdecydowanie gruba przez to, że właśnie ma tą wieloliniowość, że są strasznie fajne pomysły na zastosowanie tego pędzla do wymalowania sobie drogi, czy też, nie wiem, jak masz drzwi, których nie chcesz mieć, to je sobie finerujesz. Albo można też obmalować ścianę dookoła tych drzwi, bo nie można pomalować drzwi, bo one tam są i ta ściana znika, a wtedy te drzwi spadają. Tak, no i generalnie rzecz biorąc, to jak się rozwiąże wszystkie te problemy w grze, wpływa na... Tak. W ogóle ostateczny wynik, który może być zupełnie inny, więc inny. Można wchodzić kilkanaście razy. Kilkadziesiąt tysięcy razy w ciągu jednej doby. Dla wszystkich miłośników chlastania pędzlem mamy bardzo dobrą informację o świetnej grze na Wii. Dostaje od nas 7,9. Ale ponieważ nie możemy wystawić takiej oceny, to postawimy 8. Ale pamiętajcie, że to jest 7 na 9. I ona jest Wii, na Wii. Może ja, dobra? To może ty w takim bardzo razie. Jestem wielkim fanem Little Big Planet i w ogóle w to nie lubię grać. To jest troszeczkę tak jak ja. I uważam... Nigdy nie mam ku temu okazji. Nigdy nie mam ku temu okazji, nie mam z kim i w ogóle, ale ta gra jest dla mnie genialnym pomysłem na to, co można robić i za każdym razem mnie zaskakuje. Już w pierwszej części uważam, że jest świetnym pomysłem marketingowym, świetnie zrealizowanym i cała, że tak powiem, story wokół tego produktu zostało, że te pokraczne były takie ludziki, ale jednak nie. Ale słodkie i wszyscy ludzie, chcieli je mieć. Wszyscy chcieli je mieć na koszulkach i tak dalej. I wszystkie dziewczyny piały.
druga gra. Jak myślałem, że już mnie nie zaskoczy, to mnie zaskoczyła po prostu. Na potęgę mnie zaskoczyła. A najśmieszniejsze jest to, że najwięcej w dwójkę miałem okazję pograć ze wszystkich okazji, które miałem najdłużej, będąc w jednym z salonów księgarskich, w którym można, ale nie powiem w jakim, bo i tak wiadomo. I co mnie w tej grze teraz zaskakuje, że jest taka idea teraz w ogóle, marketingowa, to jest bardzo poważne słowo, żeby każdy, kto używa jakiegoś produktu, miał bardzo duży wpływ na to, jak ten produkt wygląda i jak działa i na jego kreację. Czyli właściwie on jest bardzo customizowalny, że wszystko możesz sobie obrobić sam. I ta gra to jest właściwie platforma do gier na platformę do gier. To nie jest gra zasadniczo. Nawet tam też w środku jest gdzieś gra. No tam jest gdzieś gra, ale oni powiedzieli tak, właśnie takie hasło marketingowe, które mówi wszystko. Z poprzednią grą zrobiliście prawie 2 miliony leveli. Zobaczymy, co zrobicie z tą. I koniec. I pozamiatane. I ludzie wymyślają tam takie patenty, bo tam są narzędzia edycyjne. Tam można zrobić wszystko. Można zrobić strzelaninę, można zrobić RTS-a, można zrobić, nie wiem, można zrobić wyścig. Można zrobić wyścig zręcznościowy. Można połączyć, ja już widziałem tam takie levele robione na przykład przez takiego twórcę, właściwie nie wiem, czy to nie twórczy, nie pod tytułem Da Vinci, że się skacze, a w pewnym momencie ta cała plansza po platformach się tak kładzie i nagle zaczynasz po niej jeździć w górę i ona znowu wstaje i znowu się po niej skacze. Wszystko można tam zrobić. No po prostu free your mind, tak? I przez to ten tytuł jest zupełnie dla mnie absolutnym wymiataczem, bo ludzie dają... A jednocześnie nie będziesz w stanie nic zupełnie w nim zrobić, ponieważ nigdy nie będziesz miał dość czasu na to, żeby wgłębić się w edytor, który ponoć jest prostszy niż był, ale tak czy inaczej jest cholernie skomplikowany. W związku z czym średnio... No ja, ale ci powiem, że to też nie jest w pewnym sensie dla mnie, bo jak robię jakieś fajne levele i je przejdę i tam widzę i się strasznie jaram tym, jak fenomenalnie zostało wymyślone, co można tam zastosować w taki kreatywny bardzo sposób i na przykład zbiorę 40% pamiątek, co gra skrupulatnie wyświetla na końcu, to mi się już nie chce następny raz grać, żeby zebrać 42% pamiątek, bo będę albo lepszy. Albo ten materiał do twojego Sackboya, którego jeszcze nie ma. Nie masz. Wolę sobie po prostu z tych pierdyliarda leveli, które tam są, sobie dociągnąć jeszcze jeden jakiś i sobie go zobaczyć znowu na te 30%. Natomiast warto zaznaczyć, że jest to gra znacznie, znaczy nie powiedziałbym, że łatwiejsza, ale przystępniejsza niż pierwsza część. Tak, tak. Jest lepiej pomyślana, poziomy te, które dostajemy jakby już w pakiecie, czyli sama gra właściwa, tak? Mhm. Czyli nie ten edytor, tylko same te poziomy zrobione przez autorów są dużo prostsze. W związku z tym została taka świetna platforma dla gier, która jest właściwie takim party platformą. Można sobie naściągać rzeczy, naspraszać dziewcząt i chłopców i po prostu pykać do białego rana i najlepsza wcale nie trzeba być... gra dla lasek. I ty zawsze mówisz o tym, że tu pokazujemy laski, tu w ogóle spoko, nie? To ja jest tak w końcu... mówię? Tak. Myślałem, że to ja tu siedzę, jest takim aktorem po prostu. Proszę cię, jakbyś w lustro patrzył. Jesteś takim aktorem, że niedługo będziesz scjentologiem. To jest gra, na którą rzeczywiście można wyrwać laskę, ponieważ każda laska, widząc Sackboya, rozpływa się, zakochuje się w Sackboyu, zakochuje się we właścicielu konsoli, zakochuje się w padzie i później problem jest taki, że trudno ją od tego pada oderwać, więc nie ryzykujcie. A oprócz tego, nie wiem, tak waham się, czy to jest gra na bałwanka, czy to jest gra na dziewiąteczkę. Wydaje mi się, że za potencjał możemy tej grze dać dziewiąteczkę, bo nie wiadomo, jaka ona jeszcze będzie, ale wygląda na to, że będzie super fajna. I zaskakujące jest to, że ze świetnego produktu oni byli w stanie wycisnąć znowu średni produkt. Czyli można. Jak tak sobie szukałem gier, które sobie do tego odcinka wrzucimy, to sobie tak wyszperałem taką grę, która się nazywa Magicka, która ma bardzo fajną kampanię reklamową i bardzo interesujące filmiki i okazało się, że gra rzeczywiście jest bardzo fajna, ale niestety też jest przysypana po prostu toną bugów. Ja się włącza i te bugi się tak cię sypują. Spadają, a ta gra dla mnie, ona została tak dla mnie w pół kroku nad drutem kolczastym. Ale to jest niezależna gra. Sam jesteś niezależny. Ona jest niezależna. Nie ma niezależnych. Jest niezależna, nie jest żaden wielki wydawca, który ją wydaje. Jest mały wydawca. Mała firma. Anyway, się, gra wyszła, gra jest o tym, że się gra w multiplayerze, chodzi się czarodziejami i właściwie każdy z nich ma jakiś zestaw czarów i ideą... Ten sam zestaw czarów, to jest najważniejsze. Jest 8 żywiołów i te żywioły się łączy. Łączy, ma 8 butonów i się je łączy. Natomiast w zależności od tego, co ten czarodziej robi, i z czym to zostanie połączone, przy czym czary różnych czarodziejów mogą się łączyć, no to powstają różne efekty. Czyli krótko mówiąc, na przykład, jeżeli połączymy żywioł kamienia, czyli ziemi właściwie, z żywiołem ognia, czyli kamień
i ogień, to robimy kulę ognia i możemy pyknąć kulą ognia. Jeżeli się połączy na przykład, nie wiem, promień arcane, taki arkanicznej magii, z, nie wiem, z promieniem, z magią życia, no to tworzy się w tym momencie promień, który leczy wszystkich. Natomiast jeżeli połączymy ten sam promień na przykład z prądem, to w tym momencie wysadzamy kolegę w powietrze, zamiast go wyleczyć. Tak. Czego efekty są dosyć zabawne, ponieważ grając we czterech, czyli maksymalnie, to jest liczba maksymalnych graczy, robi się tam taki bajzel na ekranie i się zamieszają takie rzeczy. Dodajmy do tego, że się nie targetuje jednostek, tylko się po prostu targetuje miejsce na ekranie. W związku z tym można... przypadkiem tak przysmażyć kumpla, albo wyleczyć przeciwnika, bo to trzeba po prostu wycelować. No i wszystko by było fajnie i super, bo jak sami widzicie, ten zamysł jest genialny w swojej prostocie. Przez to gra się robi trudna, trzeba myśleć nad strategią, trzeba się skoordynować, żeby było łatwiej. Można się pomylić i nie wcelować w potworka, tylko w kolegę. Czasem trzeba pamiętać o tym, że konkretne czary odpala się w konkretny sposób i trzeba wbić odpowiednią kombinację tych żywiołów, żeby odpalić właściwy czar. Natomiast kłopot polega na tym, że po pierwsze gra jest troszkę zbagowana, nieznacznie. Troszkę to jest mało powiedziane. Tam jest chyba 20 tysięcy bugów zraportowanych póki co, coś takiego. Że nie ma itemizacji w ogóle, że właściwie jak się odkryje dobre kombinacje, to już jest pozamiatane i właściwie się idzie na pałkę. Więc jak na grę za niecałe 10 euro, to jest dla mnie bardzo fajna sprawa, ale jak co jakiś tytuł, który miałbym się poważnie związać i dokonywać tam jakichś cudów i swoje skillzorskie filmiki na YouTubie zamieszczać, to jeszcze nie. Ale uważam, że ma zamysł. Jakby jeszcze z 2 czy 3 razy popaczować, to ona dociągnie. Ona będzie patchowana cały czas, no bo jest na bieżąco jeszcze jakby nie było rozwijana. To jest bardzo fajny pomysł, bardzo fajny koncept, bardzo mi się podoba, że z kolegami, że trzeba łączyć, że trzeba uważać na różne rzeczy, że najbardziej mi się podoba to, że można nie wcelować czarem, bo tego mi zawsze brakowało w morgach. Że jak walę kulką ognia, a mobek się przesunie, to dlaczego kolega, który stał z tyłu, nie dostaje? Ta gra ma jedną podstawową cechę. Ma w sobie masę fanu. Ona jest po prostu zabawna. Tak, ale to taka kreatywna, zabawna. Się kombinuje. Jest zabawna. I nawet te błędy w pewnym momencie przestają mieć takie wielkie znaczenie. No bo można sobie po prostu fajnie się bawić. Dlatego zwracamy na nią uwagę. Zobaczcie sobie na prędce filmiki, jak wyglądają w różnych miejscach. I tutaj macie też koło nas filmik na naszym kuchennym telewizorze. Podsumowując, uważam, że Magicka zasługuje na 7 za starania. Chociaż realnie jest to taka gra tak na 6,5. Ale dostanie 7, dlatego że jest strasznie zabawna. Uważam, że zasługuje na 6, ale dobra. Jak masz twoją 7, jak chcesz. Siekierki nie chcesz jej dać? Tak, damy jej 6, to nikt się nie zainteresuje, jak 7, to może znajdzie się paru. No dobrze, to niech dostanie 7 i trzeba się nią zainteresować. Bo ją się warto zainteresować, to jest taka gra, którą trzeba pokochać. Versus. Dzisiaj to jest taki versus, że to właściwie nie jest versus, będziemy, że tak powiem, ślinić orowki w obu przypadkach. Ale moim zdaniem jednak jest tutaj jeden zdecydowany zwycięzca i drugi, który jest mniej zdecydowanym zwycięzcą, bo przegrał. Why? A kto jest dla ciebie zdecydowanym zwycięzcą? Killzone. Ta gra, do której można wykorzystać... Zagrałem w Killzone'a na Move'ie. I o mój Boże, so fun. Na peradę. A co robiłeś? Nie grałem w Conduita na Wii. Więc nie wiem, szczerze mówiąc, czy Conduit na Wii. No to teraz pokaż, jak się gra na Move'ie. Zgra się tak, że siedzisz... Tutaj majtasz i chodzisz, tutaj majtasz i celujesz i co najbardziej zaskakujące, celowanie jest całkiem... A ucieka ci w prawo, tak jak w poprzednim odcinku? Nie ucieka mi w prawo, właśnie to było przyjemne, że tutaj... Czyli skoczył ci magnes. Bardzo możliwe. Natomiast odkryłem niestety jedną przykrą cechę Move'a, otóż Move jest cholernie niewygodny. I po 2 godzinach grania ręka mnie zaczęła boleć. Dlaczego? Bo nie wyrobiłem sobie jeszcze tych mięśni, które są potrzebne do mikrowania na konsoli. Bo wszystkie takie podłużne rzeczy, które trzymasz, umówmy się, do tej pory były mniejsze i cieńsze, ale niektórzy, na przykład jak ja, są przyzwyczajeni do trzymania takich. Dobre. Słuchajcie, Killzone 3 jest generalnie rzecz biorąc Killzone'em 2, tylko ładniejszym i ma obsługę Move'a. Tadeusz, ty jesteś tak super recenzentem, że jak wszyscy powiedzą, że to jest platformer, to ty powiesz, że to jest gra pływacka w ogóle. Ale to twoim zdaniem Killzone naprawdę jest tactical shooterem? No może jestem ułomny, ale dla mnie jest, bo to jest, co trzeba myśleć, czy EE? Raczej trzeba dobrze celować niż myśleć. No tak, celować. W tactical shooterze jakby podstawową dla mnie wymiernikiem tactical shootera jest to, że masz komu wydać rozkaz i możesz okrążyć coś w tego. W tym sensie. A tutaj nie, tutaj idziesz po prostu po ścieżce i patrzysz na kolejne skrypty. W każdym razie Killzone 3 mi się podobał i to bardzo, w odróżnieniu od Killzone 2, który podobał mi się tylko tak... Mnie się w ogóle Killzone 2 nie podoba, Killzone 3 mi się podoba. Jest kolorowszy, jest bardziej urozmaicony, tak. Fajniejszy, znaczy bronie są ma trochę więcej dla mnie
kompletnie sensu i tak jak spróbowano zrobić jakąś taką wojnę w Killzone drugim, to ona dla mnie w ogóle nie była przemawiającą wojną, a to w Killzone trzecim jest do mnie przemawiająca. Nie, prawda? Jest taki ten klimat wojskowy, jest fajny, jest konflikt pomiędzy tym Rico a kapitanem, który się tak nie lubią strasznie. A najbardziej mi śmieszy, że to jest gra, w której my jesteśmy najeźdźcą i okupantem, który się wbija na czyjąś planetę i próbuje ją rozwalić, ale to my jesteśmy dobrzy. Tak jak Amerykanie zupełnie. Jesteśmy Amerykanami gier wideo po prostu. Wbijamy się do kogoś i tak jak w każdej grze fantasy, wpieprzasz się komuś do domu, na przykład smokowi, zabijasz go i zabierasz mu jego rzeczy. Tak, i jesteś bohaterem. No dokładnie. Dlatego Killzone mi się bardzo podobał, jest fajny, ładny, no dopracowany. Tak, ale jeszcze wyszedł, jeszcze drugi muda. Gier wyszedł. Wyszedł drugi gier i to wyszedł gier, który jest ponoć polski. Polski tak się gier! Mówi. W Polsce się mówi, że polski, tak jak Maria Skłodowska-Curie. Polski gier? Słuchaj, zważywszy na to, że jest to konsolowa wersja Painkillera, tylko bardziej kolorowa i bez multiplayera, to trudno jest mi powiedzieć, że to nie jest polska gra. Tak, to jest gra zrobiona przez Radomia Chmielarza. Na wskroś polska, bo my nigdy nie chcieliśmy nikogo zabijać byle jak, tylko fajnie i dlatego dużo przegrywaliśmy. I wracając do Bulletstorma, bo może wypadałoby coś powiedzieć o najważniejszej polskiej grze tego roku, no dobra. Wiedźmina. Bulletstorm jest bardzo ładną grą. Jest prześlicznie ładną grą. Prześlicznie piękną grą. Jest jak Arabella. Nie, to już jest stary film. On jest dokładnie taki, jak pokazują trailery. Jest chamski, wulgarny. Tam są takie bluzgi. Po programie ci opowiem, jakie tam są bluzgi. Parę bluzgów jest takich, że jak Boga kocham, nie słyszałem jeszcze czegoś takiego. Do tego one są dosyć kreatywnie przetłumaczone przez jednego z naszych licznych kolegów redakcyjno-nieredakcyjnych. Na przykład w Wałachu świńskim knutem w mordę hen do żony? Tak, tylko 300 tysięcy razy bardziej wulgarnie i nie tak zabawnie. Mhm. Nie, no jest zabawnie dosyć. Trzeba przyznać, że są pomysłowe te bluzgi. Jest głupi jak kilo gwoździ bez łebków. No nie jest to mądra nie, gra, no to nie jest ale to nie o to ale, mi chodzi. Ale ona nie miała taka być. Jest miejscami traci troszeczkę ten dystans do siebie, bo to jest generalnie troszkę tak jak film Tarantino i mi się podoba, szczerze mówiąc. Jak nasz reżyser, on też często traci dystans do siebie. Tak, i on też jest jak Tarantino. Konkretnie zatem jest to shooter, w którym chodzi o to, żeby kill with skill. Mhm. Przy pomocy rozlicznych śmiesznych broni w stylu takiej, co się okręca dookoła szyi, względnie takiej, która na przykład, co tam jeszcze jest takiego dziwnego, która jest wiertłem latającym. Tak, albo że się tego przeciwnika na coś nabija, wykopuje, po trzech naraz wciąga się na coś. Jest to fajne. Zrzuca się coś ciężkiego na niego. Gra jest fajna, tylko że ja powiem szczerze, że ja po 6 godzinach grania już czułem takie lekkie... Już troszeczkę na siłę. Troszkę ten scenariusz pod koniec się rozjeżdża i robi się patetyczny i traci ten dystans do siebie, który jest super fajny przez całe pierwszą, większą połowę. Tam na końcu już takie smęty lecą. To mi się wydaje, że tę grę to trzeba najpierw przejść, tak sobie przejść, a potem ją tam skillować. Znaczy nie, tam jest w ogóle tak, że przechodzisz ją sobie w singlu, a skillujesz w takim specjalnym trybie, który się nazywa Echo. Echa w polskiej wersji i tam po prostu masz etapiki, w których sobie zasuwasz i robisz sobie, killujesz ze skillem. No. Względnie możesz też skillować skillowo w koopie dla 4 osób maksymalnie. Od razu mówię, najlepiej killuje się skillem we 2 osoby, bo w 4 jest taki burdel, że o mój Boże. No właśnie, to co? Ale i dlaczego Killzone wygrał? Dlatego, że Killzone jest bardziej dopracowany, ma lepszego multiplayera. Ma multiplayera, a nie tylko koopa. Ma koopową kampanię oprócz tego w odróżnieniu od Killzone'a drugiego. Tak. Dlatego, że jest, no, czy jest ładniejszy? Te gry są troszkę porównywalne, jeżeli chodzi o oprawę, bo obydwie robią naprawdę wrażenie, ale obydwie mają też taką wadę, że to Killzone trzeci w odróżnieniu od drugiego nie wygląda cały czas szaro, brązowo, buro, tylko tam jest cały czas wprowadzana jakaś różnorodność, ale cały czas no, te same Helgasty, podobne jest to wszystko. To samo jest w Bulletstormie, który jest z kolei totalnie oczojebny od początku do końca, pali tymi kolorami. No tam tak, tam wow. Wszystko, tam są jakieś zombiaki, znaczy nie zombiaki, tylko ci, jakoś nazywają, kanibale. No i Bulletstorm nie ma jednej zasadniczej rzeczy. Niestety nie ma tam karabinu, który strzela shurikenami i piorunami. Why? Tak czy inaczej, jakbyśmy mieli tak podsumowywać, to ja bym dał Killzone'owi 9 zasłużoną, a Bulletstormowi dałbym 8,5. Tak, co wskazuje na to, że obie gry są bardzo dobre. Bulletstorm na PC-tach ładniejszy niż na konsolach, zdecydowanie. I zdaje się, że na PS3 ładniejszy troszeczkę niż na Xboxie. Na Xboxie, wyjątkowo. No, Killzone tylko na PS3, więc w ogóle nie ma co. I jakby ktoś miał to, albo nawet jak nie ma, to do Killzone'a warto mieć. W ramach kontestowania następnego tytułu nabyłem cukiereczka i będę go jadł. Czad.
Tak, ponieważ następny tytuł należy może do wypadnie. Kubełka z odpadkami, moim zdaniem. Dlaczegoż to? Dlategoż to, znaczy dobra, no ja nie jestem grupą docelową dla tytułu pod tytułem Jungle Party, czyli impreza w dżungli. Tak, tam jest na przykład taka minigra z hipciami, że się pokazują cztery hipcie w takich kabinach przebieralniowych i trzeba wybrać jak najszybciej nacisnąć guzik odpowiadający hipciowi, który jest ubrany inaczej niż pozostałe trzy hipcie. I problem, nie ma problemu, jeżeli masz 5 sekund na wybór, a jeden hipcie jest ubrany na niebiesko, a pozostałe są ubrane na czerwono. Problem się zaczyna robić w momencie, kiedy masz pół sekundy na wybór i jeden hipcie jest ubrany na niebiesko. Wszystkie pozostałe hipcie są ubrane też na niebiesko, tylko ten jeden ma taką maluteńką czerwoną klamereczkę, taką tycią. I musisz na ekraniku od PSP, bo to jest gra na PSP, dodajmy. Musisz wypaczyć tą czerwoną klamereczkę i jak najszybciej wcisnąć odpowiedni guzik, który jest zresztą ustawiony zupełnie od czapy. A ty nie jesteś daltonistą? Nie, nie jestem. No mam to żałować? No, już miał wymówkę, a tak to nie masz, nie, w ogóle. Niestety gra dla dzieci przerosła Tadeusza. Nie mówimy o tym na głos nigdy, ale cieszę się, że to się w końcu okazało. Przerosła gra dla dzieci. Bo zawsze mi było niewygodnie, wiesz, lawirować tak, żeby jakby tego nie powiedzieć. Powiedz coś jeszcze o tej grze. Może powiedz coś z niej takiego fajnego. Nie powiem nic. Powiem jeszcze o jednej grze dzisiaj w strefie zrzutu, którą ja sprawdziłem i się bardzo dobrze nadaje do strefy zrzutu, a mianowicie jest to Dungeon Overlord, a tego jeszcze nie robiliśmy, bo jest to gra na Face'a. Na Face'a. Gra na Face'a. Nie wiem, czy jesteś już na Face'ie. Polega to na tym, że organizuje się sobie swoją jaskinię i tam gobliny wydobywają resursy, a także się robi różne rzeczy, ale także, co ważne i co tutaj dość istotne, oczywiście można robić mikrotransakcje, bo to do tego się wszystko sprowadza. A te mikrotransakcje, jak to w zwykle grach na Face'a, co jest śmieszne, tam się płaci, nie wiem za co, Tadeusz, czy rozumiałeś, ale ja rozumiałem ostatnio i uważam, że jestem genialny, tam się płaci za czas. Za czas, który spędzasz grając? Nie, żeby go nie spędzać. Że możesz na wszystko to, co tam jest, poczekać, albo zapłacić i nie czekać. Płaci się za nieczekanie, tak jak w służbie zdrowia. A czy ta gra przypadkiem nie jest wielką metaforą Dungeon Keepera, bo tak śmierdzi mi po prostu na keeper? W pewnym sensie jest, natomiast trudność polega na tym w tej grze i jej nowatorstwo, że tam gracze ze sobą grają, to znaczy zdobywają coraz więcej dungeonów, na które rajdują, które konkurują, a także mają swój dom aukcyjny, na którym sprzedają sobie rzeczy i można je kupować za swoje ciężko zarobione lub kupione z karty kredytowej pieniądze. Gracze mogą być bohaterami, którzy rajdują na tam nie ma, no? Nie ma bohaterów. Tam masz po prostu, zarządzasz swoimi takimi ludkami potworkowymi, i są warlockowie, którzy zajmują się odkrywaniem nowych technologii, są żołnierze, którzy rajdują inne rzeczy, są orki, zdaje się, są gobliny, które coś tam, można być złodziei, elfy i tak dalej, dobudowujesz takie te same rzeczy. To brzmi bardzo ciekawie. I gra jest o tyle fajna, że jest to jedna z najładniejszych, najbardziej zaawansowanych gier na Facebooka w tym momencie, natomiast ciągle nie widzę dla niej przyszłości i dlatego jest wstrzymany. Lubię to. Jeszcze może tak na koniec by wypadało jakieś oceny. Dobrze. Że nie tylko, że lubię to, tylko jeszcze, że jest ocena. Na przykład to ile ty byś temu Dungeon Keeperowi... Przepraszam, Dungeon Overlord. Ja myślę, że zasługuje spokojnie na 5. A także nauczyła mnie ta gra, że możemy następnym razem zrobić pół odcinka i go gdzieś sprzedać. I taka beta będzie tego odcinka, za którą już można zapłacić. Coś tam. I wear high heels, suspend this and the bra. I wish I was a girly just like my dear papa. A girly like my papa? Tak. Nie, widzę, że ty z kulturą wysoką, taką jak Monty Python, to mało. Nie, właśnie, niestety. Proszę, zapraszamy was na następny odcinek Review Territory, który odbędzie się 13 marca. Jest to ważny dzień, ponieważ będziecie pewnie siedzieć w domu bez pieniędzy, gdyż po 14 lutego i 8 marca nie będziecie już w ogóle mieli pieniędzy, za to dziewczyny będą miały torebki, perfumy, pomadki oraz mnóstwo fajnych podobno wisiorków. Podobno Louis Vuitton wchodzi do Polski. Przerąbane. Louis Vuitton? Oraz jego torebki? Będę miał specjalną klawiaturę wyszywaną Louisem Vuittonem. Będą same L i V. Będziesz je kiział. Mikrofon. Także warto. Do zobaczenia. Pa, pa.